Dostałem jak prezent kiedyś, gdzie to w Moskwie, tam nie czyta u jednego przyjaciela. Aj, weź, mówię, może ciebie przeczytasz, to ja nie czytam po polsku. Potem bardzo interesujące mnie, było i ja przetłumaczyłem. Tłumacz książek Buchaka na język litewski Stanisławas Żwirgżdas. Pierwsza estetyka światła Bulwaka. Przeczytał po polsku. Wszystkie, oprócz tylko co w żurnalach było tam, i tak dalej. A wszystkie. Kraj lat dziecinnych, 26 lat z Ruścicą i wszystkie wędrówki fotografa słowem i obrazem. 12. 13-14 nie napisane. Zaczął tylko pisać, ale nie napisał. A tu chodził Bulgakow po tym kamieniu. Ziemia, którego autorem jest malarz Aleksander Szturman. Jest to kopia obrazu pod tym samym tytułem, którego autorem jest jeden z najwybitniejszych malarzy symbolistów żyjących na przełomie XIX i XX wieku, Ferdynand Ruszczyc. Cezary Szymaniuk, Muzeum Podlaskie w Białymstoku. Jan Buchak urodził się 6 października 1876 roku w Ostaszynie, w okolicach Nowogródka, a więc w rodzinnych ziemiach, na rodzinnych ziemiach Adama Mickiewicza. W rodzinie szlacheckiej, jego matką była Józefa z Chacińskich, natomiast ojciec Walery Buchak wywodził się z herbu Syrokomla, mieli pokaźne majątek szlachecki. No ciekawy, Jan Buchak był jedynakiem. W wieku 12 lat w 1888 roku wyjechał do Wilna, gdzie uczęszczał przez 9 lat do tutejszego gimnazjum, a po jego ukończeniu postanowił kontynuować naukę w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Filozofii. Z tym, że jednak studiował tylko 2 lata, warunki rodzinne zmusiły go do powrotu w rodzinne strony, musiał zająć się gospodarką. I tu w te czasy, to вот jak ta szara linia idzie dookoła, była z desek zrobiony ogrodzona tutaj. I chłopcy z tej szkoły tutaj grali piłkę na przerwę. I bardzo nie lubił chodzić do szkoły. Matka prowadziła jego, to on zamiast, że iść do szkoły, szedł do kościoła. Jak był taki słoneczny poranek, to on siedział, a tu w oknach witraże kolorowe.
i za ołtarzem siedział tam i patrzył, jak po podłodze słońce jak wyżej, to taki kolorowy chodzili cienie. W 1905 roku dostał go w prezencie od żony, czy jak niektóre źródła mówią, że to żona dostała ten aparat w prezencie, a Buchak z niego korzystał. Zainteresował się tą fotografią. To była dla niego taka rozrywka, taka odskocznia od codziennego zajmowania się pracami gospodarskimi. No i Buchak fotografuje swoją najbliższą rodzinę, a więc żonę Annę, siostrę żony Janinę, okoliczne zabudowania gospodarcze, okoliczne krajobrazy i to mu zaczyna się podobać. To jest taka odskocznia, taki relaks, takie hobby od codziennej pracy na gospodarce. W 1908 roku wysłał kilkanaście zdjęć do Ziemi Ilustrowanej, która to ogłosiła konkurs na pejzaż Ziemi Wileńskiej. Swoje prace podpisał jako nietutejszy, no i nie spodziewał się faktu, że jego zdjęcia będą się dla jury najbardziej podobały i dostanie główną nagrodę. Tak, w majątku w Persiece, gdzie osiedlił się Jan Buchak, kiedy wrócił z Krakowa, pewnego dnia odwiedził go przyjaciel dr Lucjan Adamowicz, który mieszkał w Wilnie, no i zaczął opowiadać o Ferdynandzie Ruszczycu, że jest taki malarz, który ogniskuje te życie kulturalne Wilna, które inscenizuje przedstawienia teatralne, które ilustruje książki, który jakby tak rozwija życie kulturalne w Wilnie. No i Buchak spyta Adamowicza, czy może by pokazał mu swoje fotografie, żeby je ocenił, czy warto iść dalej w tym kierunku, czy warto się tą fotografią zająć. No, Adamowicz nie tylko mu przytaknął, ale także wręcz zachęcił, a nawet może nawet i nakazał, żeby się nie zastanawiał i czym prędzej do Wilna, do Ferdynanda Ruszczyca pojechał. No bo tutaj jak to ogrodzenie, to tam będzie. Jan Buchak odwiedził Ferdynanda Ruszczyca w Wilnie w 1910 roku, dokładnie 21 listopada. Wtedy już Buchak miał 36 lat, czyli już wiek taki poważny. Miał ze sobą paczkę ze swoimi fotografiami, no i czuł niesamowitą tremę, mimo że dr Adamowicz przedstawił Ruszczyca jako osobę bardzo pogodną, bardzo otwartą, bardzo życzliwą, no to jak Buchak wspomina, czuł taką tremę, jakby szedł na egzamin maturalny. Jeżeli nie przyjechałby k Ruszczycu, może i nie było to takiego, że on sam poczuł, że może to zrobić. No i robił. Obraz Ruszczyca powstał w 1898 roku. Po raz pierwszy został wystawiony w Petersburgu i w Warszawie w 1899 roku i od razu ten obraz zapewnił Ruszczycowi rozgłos i uznanie. Jest to obraz symboliczny i cała twórczość Ruszczyca jest to pejzaż symboliczny. We wszystkich obrazach Ruszczyca głównym tematem był krajobraz, ale nie krajobraz realistyczny, ale właśnie symboliczny. Tutaj Ruszczyc chciał od siebie dodać swoje uczucia i
emocje. I na tym obrazie Ziemia mamy takie współistnienie człowieka i przyrody. Widzimy na obrazie zaprzęgniętego w pług, zaprzęgnięte w pług woły ciągnącego przez chłopa, który no, z trudem tą symboliczną ziemię orze nad ziemią skłębione chmury, które są jakby takim zwiastunem, niechybnym zwiastunem mającego nadejść deszczu. Wiemy, że deszcz to woda, a woda to życie, dla ziemi to życie. W 1911 roku, kiedy Buchak przyjechał do Bogdanowa, do Ruszczyca, Malarz zaprowadził, wziął go na taką przechadzkę, na wycieczkę i pokazał miejsce, gdzie tą ziemię malował. Buchak wykonał fotografię. Gdybyśmy na nią spojrzeli, zobaczylibyśmy, że wygląda ona nieco inaczej. Przede wszystkim te wzgórze, ta ziemia nie jest taka wyniosła. Ten pagórek jest o wiele bardziej płaski, w dodatku porośnięty drzewami. Także Ruszczyc tego miejsca nie przedstawił realistycznie, ale ten motyw wykorzystał do swojego obrazu. Nieco go zmienił, nadając właśnie taki bardziej symboliczny charakter. Buchak był pod wielkim wpływem obrazu Ferdynanda Ruszczyca, jego osoby, więc te skłębione chmury, rzadko kiedy, czy u Buchaka, czy u Ruszczyca, to niebo jest gładkie, tylko zawsze te niesamowite, te skłębione, te ciemne chmury występują. Swego czasu, kiedy Buchak był po raz kolejny z kolejną wizytą w majątku w Bogdanowie u Ruszczyca, był świadkiem był świadkiem burzy, kiedy właśnie to niebo wyglądało tak jak na obrazach Ruszczyca. No i Buchak zażartował, że niebo popełnia plagiat z obrazów Ruszczyca, że wygląda tak samo jak na jego dziełach. Ruszczyc go przyjął bardzo otwarcie, bardzo życzliwie. Od razu nawiązała się między nimi taka więź sympatii i przyjaźni. Ruszczyc obejrzał przyniesione przez Buchaka fotografie, powiedział, gdzie są wady, gdzie są zalety, ale musiał dostrzec w nich talent, skoro zaproponował Buchakowi poważne zajęcie się fotografią na poważnie, bo Ruszczyc nosił się z myślą o utworzeniu miejskiego archiwum fotograficznego, którego zadaniem byłoby dokumentowanie zabytku Wilna, i na tę rolę wyznaczył właśnie Jana Buchaka. I bardzo wysoko ocenił zdjęcia, a to dla fotografa, który tylko zaczyna, to jak tramplin. Miał się zajmować taką dokumentacją fotograficzną zabytków Wilna. Do tej pory Buchak wykonywał swoje fotografie, wysyłał je na różne konkursy, wystawy. No, robił to jako hobby, także nie otrzymywał za to pieniędzy, a tu pojawiła się po prostu propozycja, aby tą fotografią zająć się na poważnie, aby z tej fotografii Jan Buchak, po prostu to był jego praca, to był jego zawód, z tego miałby się utrzymywać i w ten sposób zarabiać pieniądze. No, dla Buchaka była to też taka trudna decyzja, bo musiał zostawić majątek. Pamiętajmy, że był jedynakiem, także no, też musiał wyznaczyć osoby, które by tego majątku w Peresiece doglądały, ale zdecydował się na stałe przenieść do Wilna. Ten okres przed
już takim osiedleniem się w Wilnie na stałe, postanowił przeznaczyć na dokształcenie się, no bo Buchak był świadom swojej niedoskonałości, wiedział, że no, tą fotografią zajmuje się amatorsko, także postanowił wiosnę i lato 1912 roku spędzić w Dreźnie w pracowni bardzo znanego fotografika Hugo Erfurta, gdzie te swoje umiejętności fotograficzne pod okiem mistrza doskonalił. Także latem 1912 roku wraca, po kilku miesiącach takich ciągłych wędrówek między Persiejką a Wilną, no bo cały ten swój majątek musiał, cały ten swój dobytek musiał przenieść do Wilna i w 1912 roku w grudniu na ulicy Portowej otwiera swoją pierwszą pracownię fotograficzną. Ferdynand Truszczyc był człowiekiem bardzo wymagającym względem siebie. On miał zaplanowaną każdą godzinę dnia, pracował całymi nocami do pierwszych godzin świtu. Spał bardzo krótko po to, żeby rano wstać i znowu kontynuować swoją pracę. I tak jak to, czego wymagał od siebie, taki był wymagający w stosunku do innych. Potrafił tą swoją, tą pracowitością zarazić innych. Jednego Buchaka ciągał całymi dniami po różnych zakładach, gdzie potrafili 5 razy zachodzić do jednego zakładu, żeby przymierzyć, czy też dobrać odpowiedni kolor kotar, odpowiedni kolor farby. Już czasem Buchak miał dosyć, no ale nie śmiał się sprzeciwstawić dla Ruszczyca, no bo wiedział, że Ruszczyc robi to dla niego. Także całkowicie ten wystrój swojej pierwszej pracowni zawdzięcza Ferdynandowi Ruszczycowi, ba, nawet Ruszczyc zaprojektował godło dla pracowni Buchaka. Była to głowa kobiety, gdzie we włosach były wplecione węże. No właśnie tego patrzenia na architekturę nauczył go Ferdynand Ruszczyc. Pokazywał mu, co i jak fotografować. Uczył, że na każdy zabytek trzeba spojrzeć w tym kontekście, że trzeba wiedzieć, kiedy, jak i po co powstał. Trzeba wiedzieć o fundatorach tego danego obiektu, o jego historii, żeby też wczuć się w dane miejsce, wczuć się w dany zabytek, żeby poczuć też i polskość tego Wilna i budynków, które się w nim znajdują. W 1919 roku, w kwietniu, kiedy Wilno zostaje zajęte przez wojska polskie, wtedy można myśleć o wskrzeszeniu i odrodzeniu zamkniętego przez władze carskie Uniwersytetu Wileńskiego. Odradza się uniwersytet pod nazwą Uniwersytetu Stefana Batorego. Ruszczyc, jako ta osoba, która ogniskuje te życie kulturalne Wilna, włącza się też w ten wir odrodzenia i wskrzeszenia tej uczelni. Powstaje Wydział Sztuk Pięknych, gdzie dziekanem zostaje sam Ruszczyc, i powstaje także Zakład Fotografii Artystycznej, gdzie kierownikiem zostaje Jan Buchak. Także Buchak szkoli przyszłych swoich następców, ludzi, którzy interesują się fotografią, pokazuje im, jak należy te fotografie wykonywać, i całą swoją wiedzę przekazuje swoim studentom. Mes esame Vilniaus dailės akademijos fotografijos ir media meno laboratorijoje, senųjų procesų ir klasikinės fotografijos erdvėse. Čia studentai daro atspaudus klasikiniam technologijom, senaisiais procesais, ir turim kitas erdves, kur studentai užsiema ir šio laikiniais 3D ir virtualios realybės ir kitais būdais savo sugalvotom idėjom užfiksuoti. Kierownik pracowni fotografii i mediów Gintas Kavoliunas.
Jan Buchak miał trzy pracownie fotograficzne w Wilnie. Pierwsza była na ulicy Portowej, druga na Jagiellońskiej, a od 1933 roku swoją pracownię i mieszkanie Jan Buchak z rodziną mieli na ulicy Orzeszkowej w kamienicy na pierwszym piętrze. No, mieszkanie pokaźne, bo zajmujące 200 metrów kwadratowych powierzchni, 6 dużych pokoi i w jednym z pokoi Jan Buchak miał swoją pracownię. No niestety w wyniku walk, w wyniku zdobywania Wilna przez wojska radzieckie w lipcu 1944 roku jego pracownia, cała kamienica uległa całkowitemu zniszczeniu. Buchakowi udało się tylko zabrać kilka najpotrzebniejszych rzeczy. Cała pracownia, jak wspominał jego wnuk, pan Bohdan Buchak, spaliła się w ciągu 20 minut. Także rodzina zdążyła się tylko ewakuować. Nie było czasu, nie było szans, żeby ten dobytek artystyczny móc uratować. Także spłonęło te 159 albumów tematycznych, spłonęło ponad 10 tysięcy szklanych negatywów, spłonęła cała biblioteka, spłonęło całe wyposażenie pracowni. Także Buchak w wieku 68 lat, bo tyle miał, kiedy ta pracownia mu spłonęła, został praktycznie z niczym. Pisał taki dramatyczny list do swojego przyjaciela Henryka Hermanowicza. Tam było takie zdanie, że ja u progu starości jestem w roli początkującego. Nie były tylko obiekty, tam drzewa, góry, ale to i nastrój. U Buchaka we wszystkich zdjęciach nastrój jest.